Wiecie, znacie mnie już trochę. Rzadko mam takie chwile, kiedy jest mi ciężko coś powiedzieć, ale to jest taki moment, bo są takie wspomnienia w głowie teraz tego czasu tutaj i łezka się kręci, bo był bardzo dobry czas. I cieszę się bardzo, że Pan Bóg dał mi właśnie Was po to, żebym mógł w tym czasie dwuletnim wzrastać w miłości do Was, uczyć się wiele, no i przede wszystkim budować Kościół. Nie zapominajcie o tym, że Kościół to my, że to my tworzymy wspólnotę, która jest niedoskonała, ale dobra, taka normalna. Jacy jesteśmy, tacy tworzymy ten Kościół, tworzymy tą wspólnotę. Dlatego dziękuję przede wszystkim na ręce ojca Fabiana, proboszcza tutaj tej parafii, wspólnocie franciszkanów, czy moich współbraci, którzy towarzyszyli mi każdego dnia w lepszych i gorszych chwilach. Z ojcem Florianem możeśmy nie jedną kawę wypili, także to tak, będzie mi bardzo brakowało tych kaw. No i cieszę się z tego. Bardzo dziękuję ojcu diakonowi Mateuszowi, który przejmuje teraz obowiązki za kazanie, za to piękne słowo i za gotowość do tego, żeby być z Wami tutaj, kontynuować to dzieło, wielkie dzieło. Bo powiem Wam szczerze, może nie wszyscy się znają tutaj, ale zebrały się osoby z całej okolicy. I widzę tutaj ludzi, oczywiście z Harna już. Jest mój kuzyn z Miły, przyjechał z rodziną. Jest pani Ania z Misji Travels Poznania. No, jesteście wy tutaj z Harnusz, ale są z Bodzów, jest Miedźna, jest Frydek, jest Wola, jest Góra, jest Wojszów, są Wojszowy, także tutaj niesamowicie. Teraz druga strona, Rajsko, Brzeszcze, Oświęcim, widziałem też, jak szedłem z tą wodą, święcić was tutaj. Słuchajcie, niesamowita wspólnota, bo tworzymy tutaj Centrum Świętego Maksymiliana. Ja myślę, że mój wyjazd do Niemiec nie oznacza, że kończy się jakiś kontakt tutaj z Wami, a wręcz przeciwnie, chciałbym i o to Was proszę, modlcie się, żeby także w Niemczech stworzyła się dobra, mocna wspólnota Rycerstwa Niepokalanej, zaczynając od tej parafii, gdzie będę. Tam jest 5 kościołów połączone w jedną parafię i trzeba bardzo mocno pracować, wyciągać ludzi z domów po to, żeby przychodzić do kościoła. Bez modlitwy waszej to się po prostu nie uda. Dlatego proszę was o modlitwę, proszę wspomagajcie mnie na tej drodze jako proboszcza. A myślę, że będę ciągle gdzieś tutaj przyjeżdżał, bo będziemy się gdzieś widzieć. Zachęcam do tego, żeby napisać od czasu do czasu jakąś kartkę. Ja obiecuję, że też coś napiszę. Będę przynajmniej próbował, no, także na pewno będę Was myślał, będę się za Was modlił. Jeszcze raz za wszystko Wam serdecznie dziękuję. Ministrantom za piękną służbę dzisiaj, za młodszych i starszych. Słuchajcie, to jest też dzieło, widzicie, że nie jest to łatwe, jest to wymagające i trzeba tutaj takiej wielkiej mobilizacji. Dlatego proszę wszystkich tych, którzy rozmyślają, że chcieliby zostać ministrantami. Ojciec Mateusz będzie się opiekował ministrantami, także zachęcam, zapraszam do tego, żeby wstępować w szereg ministrancki. To chyba tyle. Bóg zapłać i do zobaczenia. Pomódlmy się do świętego Michała Archanioła.